Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, ku Twego Syna, Gospodina, Matko. W Nazarecie poczęła Ciebie, poczynając mnie. Maryja dała Ci życie, życie najistotniejsze. Zgadzając się na danie mi życia, zgadzała się na danie życia Tobie. Zostając moją matką, została i Twoją. Od tej chwili w zamiarach Bożych, jak i w jej zamiarach, bo ona przenikała po części zamiary Boże, i całą duszą łączyła się z nimi, byłeś już cząstką mego ciała mistycznego. Byłem jego głową, ty zaś jednym z członków. Razem nas Maryja nosiła w swoim łonie, choć w różny sposób, bo głowa i członki nie mogą być rozdzielone. Powiedział Jezus w lokucji wewnętrznej do francuskiego kapłana Emila Nubę, wielkiego czciciela Matki Bożej, który tak bardzo kochał Cię, Maryjo, że nie potrafił nie mówić o Tobie kazań i wiele dzieł Tobie poświęcił. W taki sam sposób nauczał o Twoim macierzyństwie nasza Matko, ojciec Maksymilian Kolbe.
Maryjo, w porządku nadprzyrodzonym jesteś zatem naszą prawdziwą matką. Nie jesteś naszą przybraną matką. Nie możemy Cię kochać, Maryjo, jak gdybyś była naszą matką. Co powiedziałaby Twoja rodzicielka, gdybyś ją zapewniał, że kochasz ją, jak gdyby była Twoją matką? Zapytuje retorycznie ojciec Emil. Matko, udziel nam łaski kochania Cię miłością prawdziwą, szczerą, dziecięcą. Poczynaj nas nieustannie duchowo jako Twoje dzieci. Prawdziwa nasza Matko, po grzechu pierworodnym mamy trudność w przyjmowaniu miłości i jej okazywaniu. Często bywamy urzędnikami w relacjach pomiędzy sobą. Potrafimy siebie nawzajem traktować w sposób nieczuły, przedmiotowy, interesowny, udając tylko miłość. Bez miłości Jezusa wlanej w stągwie naszych serc Twoimi dłońmi potrafimy być niewolnikami własnego, bezgranicznie pysznego i zachłannego ja, wykorzystując innych, traktując ich jak niewolników czy służących, bywa i tak. Tak bardzo potrzebujemy Twojej miłości, Matko, która jest miłością samego Boga. Nasza prawdziwa Matko, Ty jesteś ową Jerozolimą z proroctwa Izajasza, w której niepokalanym, napełnionym łaskami łonie Bóg Ojciec z mocą Ducha Świętego złożył swój najcenniejszy skarb, swojego Syna, wyrażając tym samym całą swoją miłość do nas. Matko, Ty kochasz nas miłością Boga Wszechmocnego. Udzielaj nam, Matko, tej miłości miłosiernej. Proś Pana o łaskę jej przyjęcia. Matko, prosimy, wlej w nasze serca miłość do Jezusa, naszego Pana, Króla i Zbawiciela. Bo i tę relację zwiedzeni pychą potrafimy sformalizować, zrytualizować, postawić w jej centrum siebie samych. Podejmowane zaś praktyki religijne, post, modlitwę, jałmużnę, przystępowanie do sakramentów, wykorzystując do tego, aby zadowolić własne ego. Bliżej nam do bycia kultycznymi, niż do bycia ludźmi wierzącymi. Potrafimy, Matko, instrumentalnie potraktować samego Boga, aby w końcu, w cudzysłowie, zasłużyć na miłość własną, brudną, egoistyczną, akceptując siebie tylko wtedy, gdy wykonamy dany plan, zadanie, według własnej wizji przygotowany, czy zrealizujemy dane ćwiczenie duchowe w stopniu, w jaki uprzednio założyliśmy sobie. A przecież nie o to chodzi w naszej relacji z Jezusem. Jesteśmy tutaj na ziemi po to, aby wydoskonalić się w miłości, upodobnić się w miłości do Ciebie i Twojego Syna, nauczyć się przyjmować miłość od Ciebie, Matko, i dzielić się nią z Jezusem, który jest obecny w każdym człowieku. Matko, jesteś Jerozolimą, której obca jest niedojrzałość, Jerozolimą, która miłością Boga samego stwarza, kształtuje, odnawia, odradza swoje dzieci, czyniąc z nich lud Pana. Dzięki Twojemu wstawiennictwu oraz doświadczeniu Twojej matczynej miłości uzdrawiane jest nasze człowieczeństwo, jak zostało w dzisiejszej Ewangelii uzdrowione człowieczeństwo urzędnika królewskiego z Kafarnaum. Dzięki doświadczeniu miłości Boga Ojca w Jezusie Chrystusie, do jakiej przyjęcia nas uzdalniasz, stajemy się dojrzałymi mężczyznami, kobietami, a w konsekwencji dojrzałymi mężami, żonami, matkami, ojcami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami. Matko, jesteś pełną wesela Bożego Jerozolimą, w której nie ma płaczu ani krzyku narzekania. Wskazując w jasnogórskiej ikonie na Jezusa, chcesz równocześnie wskazać nam, iż to utrata więzi z Nim jest główną przyczyną grzechu, ucisku człowieka przez człowieka, braku jedności
i wreszcie braku pokoju na świecie. Dziś ciągle jeszcze, mimo doświadczenia zarazy i wojny, dłoń ludzka, inaczej niż dłoń Twoja, Maryjo, mylnie wskazuje nie na Jezusa jako źródło życia, miłości, pokoju, uzdrowienia duchowego, psychicznego czy fizycznego, lecz na drugiego słabego człowieka, jego intelekt, mamonę czy nawet grzech. Ilu z nas dało się nabrać demonowi i pozwoliło mu odebrać swoje spojrzenie od Jezusa, aby skierować je ku uzurpującemu sobie prerogatywy boskie, a tak naprawdę antychrystyczne człowiekowi. Ciągle jeszcze ulegamy kłamliwej katechezie diabła, że poza Bogiem jest nasze ocalenie. Siłą miłości, Matko, uwolnij te Twoje dzieci, które są w kajdanach niewiary, nienawiści do Chrystusa i Kościoła, nałogów, grzechów, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa. Siłą miłości wydobądź swoje dzieci z głębin depresji, utrapienia i prowadź prostą drogą do nieba. Pragniemy poprzez głęboką relację z Tobą już tu na ziemi doświadczyć odcieni niebiańskiej radości i pokoju. Nasza mama oddycha moim życiem, moją miłością, pokojem i radością. Obolali życiowo, przytulcie się do niej jak dzieci, nieważne ile macie lat. Ona udzieli wam niebiańskiego przytulenia, jakie nieustannie ode mnie otrzymuje. Chce nam powiedzieć dziś Jezus. Rozważając czwartą tajemnicę radosną, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, prosimy Cię, Maryjo, abyś serca ludzkie pobudzała do skruchy, żalu za grzechy, nawrócenia i pokuty. Zawierzamy Ci, Maryjo, Kościół Twojego Syna, Episkopat Polski, z obecnym pośród nas księcem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prymasem Polski, archidiecezję częstochowską, naszą ojczyznę, Ukrainę, Rosję i cały świat. Modlimy się o pokój na świecie, na Ukrainie. Prosimy o niebo dla ofiar wojny i nawrócenie dla oprawców. Modlimy się za zakon Paulinów, jego konfratrów i dobrodziejów, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo poprzez media, za Radio Jasna Góra, Biuro Prasowe Jasna Góra News, Radio Maryja oraz telewizję Trwam. Prosimy Cię o błogosławione owoce dla parafii pod wezwaniem Jana Berchmansa w Gorzkowie Trzebniowie, po przebitych misjach świętych. Prosimy Cię o darmowy dla Adasia Krakowiaka, zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Magdaleny w dniu jej urodzin. Modlimy się za świętej pamięci Henryka Skibińskiego, wielce zasłużonego dla pieszej pielgrzymki warszawskiej, którego pogrzeb odbył się w Grodzisku Mazowieckim. Modlimy się za Elżbietę Rąbalską w 50. rocznicę jej urodzin, o zdrowie dla Walentego. Zawierzamy Ci, Maryjo, postulat ojców franciszkanów z Gniezna. Zawierzamy Ci maturzystów z Poznania, Szkołę Gregoriańską Akademii Muzycznej w Gdańsku z panem profesorem Bogusławem Grabowskim. I wszystkie intencje, które są zawarte w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Radwaj se, błogodatna Maryjo, Gospod jest Tebe, błogosławiona si Ty między żenite i błogosławione płodot na Twoje ta utroba, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Radwaj se, błogodatna Maryjo, Gospod jest z Tebe, błogosławiona si Ty między żenite i błogosławien je płodot na Twoje ta utroba, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Радуйся, Maryjo, благодати полная, Господь з тобою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławien płód czreva Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony płód łona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. W intencji pokoju na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie dla Rosji odśpiewajmy suplikację. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, Chłodu ognia i wojny,
księdza prymasa, prosimy o Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.